drugi na mistrzostwach polskich seniorów. To zawodnik w niebieskim trikocie. W kostiumie z Kamil. Medalista mistrzostw polskich seniorów. I kto zwycięży, drodzy Państwo? Prosimy o gorący doping. Prosimy! To zawodnikom naprawdę pomaga. Oczywiście ponagla ostrzeżenie. Pierwszy pokazuje dla zawodnika w kostiumie czerwonym. Takie słowne na razie ostrzeżenie. Było, tak, nie, było ostrzeżenie potwierdzone. Kamil dostaje pierwsze ostrzeżenie. I akcja punktowa, dwa punkty dla Eryka Maja. Wyjście Wózek zaliczone za dwa punkty, wyjście za zonę i tym samym sędzia Zakowicz wznowił walkę w pozycji stojącej. Zawodnicy wyszli za zonę, czyli tą czerwoną strefę bezpieczeństwa. 4-0 prowadzi Eryk Maj z AZS Supra Boke z Wrocław. Drodzy Państwo, dla obydwu zawodników prosimy o gorący doping. Oni się na pewno odwdzięczą punktami, dobrą walką. I 25 sekund do przerwy. Przerwa będzie trwała 30 sekund. Następnie druga runda walki. Dla zawodnika Eryka Maja. I tak się kończy ta pierwsza runda. Przypomnijmy, że prowadzi 4 punktami Eryk Maj. AZS Supra Boke z Wrocław. Ale myślę, że za chwilę będzie skuteczna odpowiedź Kamila. Próba! Proszę Państwa, gorący doping. Próba wykonania zejścia z nogi przez Kamila. Czy da radę z tego zrobić punkty? I bezpunktowo wznowiona walka na środku maty. Ale wspaniała próba, myślę. O, jeszcze tak, pięknie. I drodzy Państwo, prosimy o gorący doping. Przez Kamila Kostrupca, ale widzimy, jak umiejętnie, dzielnie broni to Eryk Maj. I ponownie sytuacja bezpunktowa. Ale brawa dla Kamila. Próbował i myślę, że jeszcze będzie próbował. A myślę, że Eryk nas nie zostawi tutaj. Bez sytuacji rzutowych, próby rzutów. No i teraz, proszę Państwa, dwa punkty
dla Erika Maja. 4. 4 punkty dla Erika Maja. Wynik meczu 6-0 dla zawodnika ZS Supra Protez Wrocław. Czasu jest coraz mniej. Thank you.